Piołun. Jak stosować, jak pić. Oczywiście w przypadku piołunu musimy zawsze uważać, żeby nie przesadzić z ilością, ponieważ jak w przypadku części ziół czy też roślin, zbyt duża ilość może bardzo negatywnie wpłynąć na nasz organizm. Ale od początku. Oczywiście potrzebujemy suszonego ziela i z niego możemy zrobić napar, który stosujemy na problemy żołądkowe czy też na przykład zewnętrznie. Przygotowanie naparu jest naprawdę banalne. Łyżeczka suszu, wrzątek, 20 minut pod przykryciem, odcedzamy. Tutaj pamiętajmy, że piołun to jednak całkiem spora gorycz i warto na przykład dodać miodu. I tutaj pamiętajmy, pijemy na przykład taką szklankę dziennie z tej łyżeczki, dzielimy ją na dwie porcje i nigdy nie pijemy dłużej niż przez 10 dni. I robimy dosyć długą przerwę. Piołun ma to do siebie, że w większych ilościach, tak jak wspomniałem, nie jest zbyt pozytywny dla naszego ciała. Kolejną możliwością jest zastosowanie olejku z piołunu. Do wcierania, do smarowania, czy to skóry na głowie, czy to skóry na zewnątrz, no ciężko skórę smarować wewnątrz. I ten olejek z piołunu oczywiście jest dostępny. Pamiętajmy, że zawsze sprawdźmy, w jaki sposób go stosować. Sprawdźmy na małej powierzchni ciała, czy nie będziemy mieć uczulenia, alergii. Kolejną rzeczą, którą najczęściej wiele osób uważa za najważniejszą, jeśli chodzi o zastosowanie piołunu, to absynt. Absynt, który jest oczywiście alkoholem, więc to jest dla dorosłych. Można z piołunu też zrobić wszelkie nalewki. One też mają właściwości, niektóre właściwości piołunu, chociaż tutaj raczej bym skupiał się na smaku, a nie na właściwościach, które poprawiają, które wspierają nasze ciało. W ogóle, jeśli chodzi o piołun, to raczej chodzi o smak. Później mamy zastosowanie piołunu w wielu mieszankach ziołowych, herbacianych, ale to też zastosowanie piołunu w kuchni. I tu znowu uwaga na smak, ponieważ jako przyprawa nie jest tak łatwo zastosować piołun z powodu tej dosyć dużej goryczy. Ale jest cała masa przepisów, no może nie cała masa, ale jest dużo przepisów, gdzie ten piołun komponuje się, czy to z mięsami, czy to z jakimiś zupami, gdzie właśnie ten posmak piołunu fajnie komponuje się z pozostałymi przyprawami i jest naprawdę fajnym rozwiązaniem. I właściwie można powiedzieć tyle. Piołun to nie jest coś, co możemy długotrwale stosować, to nie jest coś, co ma jakieś cudowne właściwości, które powodowałyby, że naprawdę no jest czymś nieodzownym, dlatego tych możliwości jego zastosowania nie jest dużo. A dla wielu osób skupiają one się tylko na absyncie oraz na nalewkach. Tylko część z nas zdecyduje się na napar czy też olejek, a jednak najlepszym wyjściem jest stosowanie go w różnych mieszankach ziołowych, czy też herbacianych, jak zwał, tak zwał. Chodzi o takie saszetki ekspresowe. I tutaj ten piołun jak najbardziej jako taki niewielki dodatek, ale zawsze istniejący, jest najlepszym rozwiązaniem. Ponieważ łatwo przesadzić, więc musimy z nim uważać. Jak zawsze. Jak z każdym ziołem, z każdą rośliną. No można powiedzieć, że prawie z wszystkim. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.